Dobór oprogramowania do własnych potrzeb. Co należy rozumieć pod pojęciem odpowiedniego oprogramowania do komputera? Dobór oprogramowania komputerowego powinniśmy rozpocząć od wybrania systemu operacyjnego, bez którego komputer nie będzie mógł być normalnie wykorzystywany. W skład systemu operacyjnego wchodzi m.in. oprogramowanie serwerowe oraz każda aplikacja, z której użytkownik będzie w przyszłości korzystać. W chwili obecnej dobór systemu sprowadza się aktualnie do wyboru jednej z wersji oprogramowania Windows na licencji Microsoft. Najczęściej wykorzystywane są systemy operacyjne Windows XP, Windows Vista i najnowsze oprogramowanie Windows 7. Należy pamiętać, że im wyższy model oprogramowania systemowego, tym więcej będzie potrzebował on pamięci operacyjnej RAM do poprawnego funkcjonowania i niepowodowania zawieszeń innych programów komputerowych. Konkurencją dla płatnych systemów Windows są takie systemy operacyjne jak bezpłatny Linux. Oprogramowanie użytkowe powinniśmy wybierać wedle własnych potrzeb i uznania. Do oprogramowania użytkowego zalicza się również oprogramowanie biurowe, czyli na przykład pakiet Office. Co więcej, jeśli jest on oznaczony symbolem OEM, oznacza to, że jest przypisany i przeinstalowany do konkretnego komputera. Symbol Box natomiast jest wersją pudełkową, oprogramowanie, które możemy zainstalować do wybranego przez siebie komputera. Bardzo ważne jest oprogramowanie pozwalające na surfowanie po internecie. Mowa tu o przeglądarkach internetowych umożliwiających przeglądanie stron www i zarządzanie wszelkimi działaniami podejmowanymi w trybie online. Przykładowe przeglądarki to Internet Explorer, Opera, Safari, Google, Chrome czy też Mozilla Firefox. Istnieje o wiele więcej programów, które mogą przydać się zarówno w domu, jak i w firmie, ale są one już o wiele bardziej ukierunkowane pod względem swojej funkcjonalności. Mowa tu o systemach sprzedaży zarządzania klientami czy o programach księgowych, ale to mnie póki co nie dotyczy. Warto zapoznać się z artykułem Systemy komputerowe, część pierwsza. Oprogramowanie użytkowe, moduł trzeci. Dzięki niemu nie będziesz miał żadnych wątpliwości, jakie oprogramowanie wybrać.